Cześć, tutaj Ola i witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu na moim kanale i bardzo spontanicznie w ogóle zaczęłam go nagrywać, ale stwierdziłam, że będę Wam tutaj dokumentować swój proces czytania książki Lonely Castle in the Mirror. Jestem jej bardzo ciekawa. Kolejna książka w języku angielskim, także stwierdziłam, że podzielę się z Wami tutaj tym procesem. Także zapraszam Was do towarzyszenia mi w czytaniu tej książki i w jakichś kolejnych dniach z życia. Cześć, a więc witam Was w pierwszym update'cie w tym vlogu. W vlogu, w którym mieliśmy w głównej mierze, znaczy ja miałam w głównej mierze skupić się na czytaniu tej książki, o czym opowiedziałam we wstępie, czyli Lonely Castle in the Mirror. I tak też się wydarzy, tak też się dzieje, bo w mojej gdzieś tam strefie czasowej faktycznie teraz tą książkę w głównej mierze czytam, ale czemu tak jakoś dziwnie zamotanie mówię? No dlatego, że jestem już za połową, więc jestem słaba we vlogowaniu, nie zrobiłam Wam wcześniej jakiegoś update'u, ale stwierdziłam, że najpierw w takiej krótszej wstawce powiem Wam, o czym ta książka jest, o jej fabule. W ogóle dajcie mi znać, czy wolicie w moich filmach, jak mam takie dłuższe wstawki, w sensie update czytelnicze, czy wolicie krótsze, jakby jaki format Wam bardziej odpowiada, bo chciałabym się po prostu dowiedzieć, żeby wiedzieć, jak to robić. W każdym razie teraz Wam powiem o fabule, a potem zaraz w jakimś kolejnym, ja go nagram teraz, ale wy go zobaczycie po jakichś tam krótkich przepitkach, jakie są moje odczucia. Także, jeśli chodzi o Lonely Castle in the Mirror, to jest w ogóle książka po angielsku, czy tam w języku angielskim, więc po pierwsze bardzo się cieszę, że wykonuje swoje postanowienie czytania książek po angielsku, ale do rzeczy. Mamy tutaj bardzo ciekawy koncept, ponieważ nasza główna bohaterka Kokoro to nastoletnia dziewczyna, która nie chodzi jednak do szkoły, przebywa bardzo dużo czasu w domu i pewnego dnia, kiedy siedzi sobie w swoim pokoju, zauważa, że jej lustro w jej pokoju dosyć dziwny sposób jakoś tak migocze. To ją bardzo gdzieś tam intryguje. Ona podchodzi do niego, żeby zobaczyć, co się tam w ogóle dzieje, o co chodzi. No i okazuje się, że ona przez to lustro może przejść do pewnego zamku tytułowego Lonely Castle in the Mirror. W sensie ten przydomek, ten jakby to lonely, to podejrzewam, że bardziej chodzi o fabułę, nie wiem, czy tam to nie zostało jakby tak użyte. W każdym razie jest to pewien zamek, w którym to spotyka po pierwsze tą dziwną królową, bo to jest królowa tego zamku. Ona jest nazywana taką wilczą królową, bo ma taką też właśnie maskę. To jest w ogóle mała dziewczynka, więc to już jest bardzo ciekawe. W każdym razie poza samą Kokoro mamy też szóstkę innych uczniów, uczennic, dzieciaków, mniej więcej w podobnym do siebie wieku, którzy również przez takie swoje lustra u siebie w pokoju mogli przejść i tam się przedostać. A po co oni tam są zgromadzeni? Nie chcę Wam tutaj za dużo zdradzać, ale mogą oni, każdy z nich, w sensie jest tylko jeden ten klucz, bo jest pewien klucz, który jest ukryty w tym zamku, klucz do pewnego pokoju życzeń i jeśli ktoś z tych uczestników ten klucz znajdzie, to będzie mógł spełnić swoje życzenie. Niemniej jednak w tym zamku obowiązuje także dużo reguł, pewnych zasad co do tego, w jaki sposób to może się wydarzyć, kiedy, bo też okres jakby tej gry, jakby to można było nazwać, kiedy oni mogą tam sobie przychodzić do tego zamku, przedostawać się ze swojego zwykłego życia, właśnie tam jest terminowany. Pewnego dnia, około roku oni mają na to, aby ten klucz znaleźć, ale czy oni tak się mocno na tym kluczu będą skupiać, czy na zawiązywaniu relacji między sobą? No, o tym Wam już powiem może w dalszej wstawce, w kolejnym gdzieś tam update'cie. Także na chwilę obecną to by było tyle, bo mówię, chciałam tutaj dać taką sneak peek, jeśli chodzi o fabułę. Także zaraz widzimy się w moich odczuciach. A więc, jeśli chodzi o moje odczucia co do tej książki, to po pierwsze, moje małe usprawiedliwienie, czemu odzywam się dopiero teraz? To jest książka po angielsku. Tak jak wiecie albo nie wiecie, ja chciałam w tym roku czytać więcej książek po angielsku, to już się, w sensie w ogóle zacząć, bo to jest dopiero moja druga książka w języku angielskim.
więc dopiero się w to wszystko wdrażam. Ale ja byłam taka, wiecie, pewna siebie, że tą pierwszą książkę swoją, czyli Radio Silence, tak mi dobrze szło. No niestety tutaj było jest trochę gorzej. Uważam, że język jest trochę bardziej, dla mnie przynajmniej, może też jest skomplikowany, ale są pewne słówka, których nie do końca rozumiem. Zazwyczaj mogę zrozumieć z kontekstu, ale czasami zdarza się, że tak też nie jest i wtedy sobie coś tam sprawdzam, albo jak mi się nie chce, to mam takie, dobra, chyba o to mniej więcej chodziło. W każdym razie raczej mi się podoba, ale przez to, że nie mogłam się po prostu przez długi czas wgryźć, bo nie do końca rozumiałam wszystko, wiecie o co chodzi, to dopiero teraz się odzywam. Ale teraz mam wrażenie, że już te ostatnie strony moje tempo troszeczkę przyspieszyło, bo wiecie, też irytowało mnie to, że tak wolno mi to idzie i naprawdę czytałam, nie wiem, prawie przez 2 minuty jedną stronę, więc to było troszeczkę, może też demotywujące, ale wiecie, mnie to przynajmniej trochę denerwowało. W każdym razie, jeśli chodzi o tą książkę, to naprawdę teraz czuję się wciągnięta. Wcześniej o niej nie myślałam, kiedy jej nie czytałam, a teraz już się to zmieniło i tak też jest. Bardzo też mi się podoba to, jaki gdzieś problem jest w tej książce poruszony, bo tak jak powiedziałam Wam wcześniej, nasza główna bohaterka nie chodzi do szkoły. I to jest tutaj uargumentowane. Jak też się okazuje, wszyscy, nie wiem, czy to będzie spoiler, chyba nie, ale w każdym razie wszyscy z tych uczestników nie chodzą z różnych powodów do szkoły. Mamy tutaj po prostu poruszony motyw, temat, problem, pojawia się motyw bullyingu w szkole i po prostu traumy gdzieś też z tym, jak sobie dzieciaki muszą radzić z tymi trudnymi gdzieś wydarzeniami, które je spotkały, z tą niesprawiedliwością od swoich rówieśników. To jest wielokrotnie podkreślane, że ci ludzie, którzy gdzieś ich gnębili, byli tacy sami jak oni. I to jest absolutnie straszne, to bardzo w tej książce wybrzmiewa i no ciężko się gdzieś na to patrzy, ale mimo wszystko to gdzieś nie jest w taki sposób gdzieś poruszone, żebyśmy też my, wiecie, poddajemy to refleksji, ale mimo wszystko, na przykład w Heaven, ja miałam tak, że tam się w tym temacie jakoś tak z dziwnej strony miałam wrażenie, on był poruszony, a tutaj to wiadomo, jest przykre, ale też skupiamy się w głównej mierze może bardziej też na tym zamku i na tym wszystkim, w sensie nie w głównej mierze, ale w dużej mierze na tym zamku, a do tego bardziej bym powiedziała jest właśnie ten motyw bullyingu. Też bardzo podoba mi się gdzieś postawa jednego z tych chłopców, którzy tam akurat są i jego podejścia do szkoły, tego, że jego rodzice oraz on sam nie widzą zbyt dużego sensu w wchodzeniu. W sensie może też nie widzą sensu, ale widzą wiele bardzo wad systemu szkolnictwa i tego, jak to wygląda, mimo tego, że to się w ogóle dzieje w Japonii. To ja gdzieś tam się mogę trochę z tym utożsamić, bo ja w ogóle sama nie chodzę też do szkoły, jestem na edukacji domowej, więc co prawda no mnie nie dotyczy tutaj ten bullying, na szczęście nigdy się z tym nie spotkałam, ale gdzieś to czasami podejście tego chłopaka, jakie tutaj wybrzmiewa i po prostu co jest gdzieś tam powtarzane czasami, bardzo gdzieś ze mną rezonuje i też sprawia, że wiecie, mogę się utożsamić czy coś takiego. Ale ogólnie jestem bardzo zaintrygowana, coraz więcej gdzieś mamy jakichś takich dziwnych rzeczy co do tego, jak ten zamek gdzieś tam funkcjonuje, bo to nie jest w pełni wytłumaczone. Oni sami nie wiedzą, mimo tego, że już tak długo tu przebywają, to niektóre rzeczy nadal są dla nich takie niepewne. W sumie z czasem pojawia się coraz więcej wątpliwości, bo nie ma na przykład tutaj, nie wiem, elektryczności, ale mogą chłopaki grać sobie w grę na konsoli. Nie ma niby wody, ale jak zostawiły dziewczyny brudne talerze w zlewie, to ktoś po tym jak one wróciły, to były umyte. Więc to jest mega dziwne, po prostu ta sama w ogóle pani, w zasadzie dziewczynka, wilk, to jest w ogóle też mega takie creepy, zastanawiające, bo jakby w ogóle czemu oni tam są? I jakby mega to jest dziwne. Plus też, tak jak mówiłam Wam wcześniej, niby mamy tutaj ten klucz, który ma gdzieś spełnić ich łysze marzenie jednego z nich, bo tylko jedno dziecko może ten klucz jakby znaleźć. W sensie mogą oni po prostu ze sobą współpracować, ale tylko jedno życzenie może być spełnione. No to jednak bardziej na te relacje gdzieś ta książka stawia, niż na szukanie tego klucza, tego w sumie na razie tutaj gdzieś za bardzo nie ma, co dla mnie jest na plus. Także teraz też mówię, po prostu bardziej się w ten język wgryzłam i tak dalej. Naprawdę bardzo mi się teraz podoba. Nie będzie to jak na razie, przynajmniej nie czuję, żeby to był jakiś mega ulubieniec, ale ogólnie bardzo fajna książka. Taka dziwaczna trochę. Tutaj mamy w ogóle napisane, że właśnie dziwna, piękna i że trochę jak Divergent Suicides, czyli Przekleństwa Niewinności. Tamta książka mi się bardzo podobała. Nie wiem, czy daje mi vibe tej tamtej, ale
ale tak, w ogóle rozgadałam się tutaj, ale właśnie tak jak Wam powiedziałam w wcześniejszym odlecie, dajcie znać, czy Was to bardzo denerwuje, jak tak długo mówię o książce, bo ja mam tak, że właśnie teraz powiedziałam bardziej o odczuciach, a kiedy dostałam komentarz, żeby mówić o swoich uczuciach, a niekoniecznie o fabule książki. Więc spełnię tego kogoś teraz gdzieś tam prośbę, plus w sumie takie, co też mi się bardziej podoba. Teraz mam też taki śmieszny vibe troszkę, także I'm sorry, ale w sumie to chyba taki jest fajny. Także to pewnie będzie długi vlog, który będzie się skupiał wyłącznie wokół mojego gadania, bo oczywiście nic mega ciekawego się nie dzieje, bo oczywiście tak jak też te dzieci stąd, ja siedzę w domu i nie chodzę do szkoły. Plus mieszkam na wsi, to już w ogóle nie mam czego za bardzo Wam pokazywać, jutro się spotkam z koleżanką, więc to będzie jakaś dla mnie ciekawa wstawka. Ale tak, dajcie znać, czy Was to bardzo denerwuje, czy jest w porządku, jak tak się rozgaduje bardziej o książce. Mogę też teraz szybko tylko powiedzieć, jak dosłownie, że słucham Petera Wattsa Rozgwiazdy, bardzo mało jakby czaję, przez to nie jestem w ogóle zaintrygowana. Na początku mi się podobało, ale teraz nie i chcę już to skończyć. Także słucham, ale nie do końca rozumiem, co słucham, ale nie chcę zrobić DNF-u, bo to było na mojej liście 24 rok, wiem, bez sensu. Ale jak już kupiłam też tego Storytela, w sensie wzięłam sobie za darmo tam pierwszy tydzień, to już dosłucham. Już jutro się skończy, jutro dosłucham, także... Także... Tak, dziękuję za wysłuchanie i teraz możecie zobaczyć, jak się odbija światło w moich okularach, brudnych zresztą bardzo, ale tak, to koniec. Kupiłam sobie dzisiaj, znaczy mama mi kupiła, także dziękuję mamo. Mój pierwszy w życiu haft diamentowy. Ja bardzo lubię takie mozolne rzeczy i bardzo mi się podoba. Także wreszcie nadszedł ten czas, wreszcie ja mam swój pierwszy haft diamentowy i ogólnie polecam, ale trzeba do tego dużo cierpliwości. Ale ja lubię takie rzeczy, więc bardzo mi się podoba. Cześć, a więc przychodzę do Was już z zakończeniem. W ogóle tak, bardzo przepraszam, że w tym filmie pojawiło się bardzo mało przybitek, ale na moje życie nie jest interesujące. A stwierdziłam, że chciałabym opowiedzieć Wam o tej książce, więc jeśli to wyjdzie taki bardziej pogadankowy film, a wiem, że taki wyjdzie, to I'm sorry, ale możecie mi dać znać, czy Wam to bardzo przeszkadza. Kiedyś dostałam taki komentarz, że Wam to nie przeszkadza, więc trzymam się tego, mam nadzieję, że faktycznie tak jest. I więc przejdźmy już do książki, czyli Lonely Castle in the Mirror. I powiem Wam, że nie wiem, kiedy miałam ostatnio tak, że moja opinia była, w sensie, że moje nastawienie do książki zmieniało się tak diametralnie na przestrzeni jej czytania. Naprawdę dosłownie nie wiem, ponieważ przechodziłam to od momentu, kiedy mnie ona za bardzo nie interesowała, przez moment ekscytacji, przez potem dochodząc do momentu, kiedy miałam takie confused, chyba się nie lubimy, po to, że w sumie jesteś spoko i nie no, lubię Cię. Tylko, że najgorsze jest to, że teraz nie do końca wiem, jaki jest etap. Wydaje mi się, że to jest etap lubię Cię, nie jesteś moim ulubieńcem, doceniam Cię, rozumiem, czemu ludzie się nad Tobą tak zachwycają. Ja nie będę należała do tej grupy, ale still uważam, że do... Dobra książka. Czemu taka moja opinia jest? Czemu taka jest moja opinia po polsku, żeby to bardziej było właśnie po polsku, no bo ta książka jest po angielsku, więc wiecie, nie umiem teraz mówić po polsku, ale nie no. I'm sorry, mam jakiś dobry, fajny vibe. W ogóle w tym filmie te wszystkie jakby moje widzę, te czasy, kiedy się, w sensie moje update'y mają taki śmieszny trochę vibe. Aczkolwiek jeśli chodzi o książkę, czemu tak to się u mnie zmieniło? Mówiłam Wam już o tym, że podoba mi się, w jaki sposób poruszane są te ważne tematy związane z takim wykluczeniem, samotnością, bo ta samotność odgrywa tutaj właśnie taką dużą rolę, na to zwracamy uwagę, jak te dzieci po takim długim czasie odizolowania od społeczeństwa potrzebują kontaktu drugiej osoby i potrzebują po prostu też zawiązania jakiejś przyjaźni, jak to jest dla nich tak strasznie ważne, że na przykład są w stanie, powiedzmy, poświęcić nawet to spełnienie czyjegoś marzenia. No,
to jest piękne, nie wiem, czy to jest spoiler, ale widziałam dużo takich opinii, że właśnie po prostu się bardziej skupia na tych relacjach niż na samym tym właśnie jakby spełnianiu tego marzenia, szukaniu tego klucza i tak dalej, więc jeśli to w ogóle też na przykład w opisie nie jest napisane, że oni są jakby nie chodzą do szkoły, więc zastanawiałam się, czy ja w ogóle zrobiłam jakiś mega duży spoiler, ale czytałam opinie na Instagramie, jakby wzięłam sobie hashtag i widziałam, że ludzie o tym normalnie piszą, więc jakby mam nadzieję, że nie odbierzcie tego jako bardzo duży spoiler, a jeśli tak, to I'm so sorry. Ale jakbym tego nie pisała, to naprawdę trzeba by było o nie mówić niezwykle enigmatycznie, no bo to jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ważne. Także tak. I tak, mówię, bardzo doceniam to, w jaki sposób ten temat właśnie tej samotności, tego bullyingu został tutaj poruszony, bo mam wrażenie, że przez to, że może właśnie to było w tej takiej magicznej otoczce, to ja nie czułam się tak przytłoczona tym problemem, w sensie ja go bardzo dostrzegałam i on bardzo na mnie wpływał tak, wiecie, wrażliwie, że tak powiem, tak no mocno, ale przez to, że właśnie mieliśmy ten oniryzm, tą baśniowość, bo tutaj w ogóle bajki odgrywają też bardzo dużą rolę, co osobiście jestem tego dużą fanką, serio. Także tak, na przykład właśnie baśnie braci Grimm i tak dalej, także giga fajnie. Ale do czego zmierzam, że właśnie to nie było takie przytłaczające, takie ciężkie mam wrażenie, jak na przykład było w Heaven, tam to było takie mega surowe mam wrażenie, a tutaj właśnie może ta oniryczność i baśniowość wpłynęła na to, że ja to tak jakby zdawałam sobie sprawę z wagi tego, ale mimo wszystko to mnie tak nie dobijało. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Także tak, ale po pierwsze, jakie są moje zarzuty? Bo powiedziałam Wam już wszystko, co mi się podoba, ale jeszcze zaraz powiem jakby na przykład zakończenie, bo mi się bardzo podobało, ale uważam, że i to mi nie pasowało, że te zasady, jakie są, panują w tym zamku teoretycznie, nie trzymaliśmy się ich konsekwentnie. I taki moment, w sensie punkt tak naprawdę kulminacyjny w tej książce, jakiś taki duży zwrot akcji, który no tak mocno wpływał, no taki właśnie punkt kulminacyjny, no tamte zasady się nie trzymały i ja miałam jakby, nie trzymaliśmy się ich. I ja miałam takie, czy ja coś źle zrozumiałam i ja naprawdę dosłownie czytałam ten jeden fragment, dosłownie tak, taki, z 10 razy i ja sobie wzięłam tłumacz Google, że zrobiłam zdjęcie, no i to było to, co ja myślałam i ja miałam takie, ale jak to? Przecież tak nie mogło być. I to mi się nie podobało. Co prawda spoko, że potem nam autorka jakby mieści perspektywy tych dzieci jakby dlaczego tak było. W sensie właśnie może nie tylko dlaczego, tylko jakby jak to wyglądało, ale ja nadal tego nie rozumiem. Więc jeśli ktoś chciałby mi to wytłumaczyć, czemu coś się stało z Akiko takiego, jakby jak ona to zrobiła, że to pociągnęło ze sobą to, co się stało, to proszę, bo ja nie rozumiem i dla mnie to jest nadal nie do końca wytłumaczone. Chyba, że mówię, ja czegoś nie zrozumiałam po angielsku, ale naprawdę nie, no wydaje mi się, że ja zrozumiałam dobrze, w sensie to naprawdę, naprawdę. Także tak, nie trzymaliśmy tego konsekwentnie, to mi się nie podobało i też nie podobało mi się to, że to tak właśnie mocno zwróciłam uwagę, na tamto chyba najbardziej, ale na to też, że właśnie no te dzieciaki miały oczywiście ciężką przeszłość, tak jak mówiłam, wiadomo. No i my na przykład tej Kokoro, wiadomo, poznaliśmy to jakoś tam wcześniej i jeszcze chyba jednego czy tam dwóch też, ale całej reszty, no nie, to było do końca trzymane w tajemnicy. Jakby ja miałam takie okej, okay, no bo to było dla nich ciężkie, więc my tego nie poznamy. Ale na samym końcu jakby to wszystko było podane. I ja miałam takie, że trochę miałam wrażenie jakby, się przypomniało o tym, że wypadałoby nam o tym powiedzieć. I ja, wiecie, to tak nie do końca mi się podobało. Też właśnie w jaki sposób było nam to przekazane, jakby związane, to było w samym zakończeniu tak naprawdę, jakby w jaki sposób się tego dowiadywaliśmy. Tak, nie wiem, nie do końca mówię. To, że tego mieliśmy na końcu tych historii, chyba nie wiem, z 4 albo 5, no średnio i tak mówię, czułam się jakbym była potraktowana przez tę autorkę, że no ona trochę o nas zapomniała, a na koniec, żeby nie było, żeby się wywiązała, no to tam wskoczyło w takim dużym tym, no i tak trochę średnio. Samo zakończenie bardzo na plus, naprawdę bardzo mi się podobało samo zakończenie, serio, więc w ostateczności miałam takie, że dam tej książce 3,5, a teraz myślę, że napiszę jednak 3,8,
coś takiego, bo dużo mi się mimo wszystko też, nie zawsze byłam tak mocno zaangażowana, te kilka aspektów naprawdę jakoś tak no, negatywnie odbieram, to o czym Wam powiedziałam wcześniej, ale samo zakończenie uważam, że było naprawdę bardzo fajne, bardzo ładne, aczkolwiek no też na przykład wątek tej królowej, nie będę Wam tutaj oczywiście zbyt dużo mówić, ale jestem usatysfakcjonowana i bardzo mi się podobało, też te elementy baśniowości, jak najbardziej u mnie na plus, te bajki, to wszystko, mimo tego, że ja nie jestem jakaś taka, nie wiem, jakąś taką wielką fanką bajek czy coś takiego, nie wiem, ale w ogóle dlatego jestem zdziwiona, że mi się to tak podobało, ale serio okazało się, że lubię takie motywy, także, także tak, no cóż, skończyłam, polecam, ale nie będzie to moim wielkim ulubieńcem, nie będę się aż tak mocno nad nią zachwycać, sam koncept naprawdę bardzo fajny i też jak właśnie ten koncept tego zamku zostało to w zakończeniu wyjaśnione, bardzo mi się podobało. Także ostatecznie Wam polecam, ode mnie takie, mówię, 4, 3 i 8, coś takiego, wyjdzie niedługo w Polsce i myślę, że warto się będzie nią zainteresować. Także to by było już na tyle. Bardzo długi będzie ten vlog, jeśli chodzi o pogadankę, ale miałam jakąś taką potrzebę wygadania się, nie wiem, może właśnie o tej książce ogólnie. Także mam nadzieję, że Wam się taki film też podobał, że Was nie przynudziłam zbytnio, ale cóż, tak wyszło i tyle. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy planujecie sięgnąć po tą książkę, czy Was do niej zachęciłam. Mogę powiedzieć jeszcze, że nie będę kończyć Rozgwiazdy, bo tak mnie irytuje, że nic nie rozumiem, że nope i że ja nie lubię science fiction jednak. Także okej. I co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa! To nie jest kanał o moim życiu, ale muszę się tym podzielić, że stałam dzisiaj prawo jazdy.